Cześć, z tej strony Paweł Zerwak. Dzisiaj pokażę Wam moją kolejną realizację systemu centralnego odkurzania Retraflex. Znajdujemy się w Skierniewicach, dom o powierzchni blisko 500 m2 i wykonujemy tu, a raczej już wykonaliśmy, 5 węży systemu Retraflex, jeden o długości 15 m i 4 o długości 12 m. W tej chwili znajdujemy się w części salonowej, gdzie centralnie zostało umieszczone gniazdo dla węża o długości 15 m. Zostało to tak zrealizowane, by obsłużyć całą część salonową, umożliwić odkurzanie schodów, wchodząc na nie do góry. Teoretycznie można by to robić schodząc w dół, ale dużo wygodniej jest po prostu idąc do góry je odkurzać. No i tutaj mamy kuchnię, jadalnię. Tutaj między oknami będą zasłony, więc to gniazdo nie będzie się rzucało w oczy. Natomiast dzięki temu, że jest w tym miejscu, bez problemu będziemy mogli sobie odkurzyć blat w kuchni, szafki, coś się rozkruszy przy stole, jakiś ryż, rozsypie cukier i tym podobne. Zwrócę jeszcze uwagę, że tutaj w obrębie kuchni nie mamy wyprowadzonych żadnych peryferyjnych uzupełniających urządzeń typu automatyczna szufelka, Woliflex czy Vroom, z tego względu, że w przypadku systemu Retraflex te elementy według mnie nie mają sensu. Były stosowane przy tradycyjnych systemach centralnego odkurzania, gdzie za każdym razem, żeby odkurzyć, jest konieczność przyniesienia węża, który gdzieś tam w garażu, w szafie jest schowany i po prostu jest to uciążliwe, upierdliwe w użytkowaniu, dlatego robiło się tam jakieś szufelki, wrumy i tym podobne rzeczy, żeby tego węża nie trzeba było za każdym razem przynosić do takich miejsc jak właśnie kuchnia, wiatrołap. Natomiast mając system Retraflex, pozbywamy się tych peryferiów, bo ten wąż zawsze jest pod ręką i możemy go sobie wyciągnąć. Dobra, przelecimy jeszcze na górę. Budynek jest bardzo ciekawy. Zobaczcie, tu mamy klimę, kanałówkę. To nie nasza robota, ale chłopaki to zgrabnie wykonali. Fajnie to wygląda. Jesteśmy na piętrze. Piętro składa się tutaj z takiego hala gabinetu. Tutaj zaraz po prawej stronie mamy gniazdo Retraflex. Instalacja dla węża 12-metrowego. Tutaj spora garderoba. Z tyłu łazienka będzie za tą ścianą. No i tutaj sypialnia z fajnym panoramicznym przeszkleniem. Natomiast nasza instalacja przebiega, zobaczcie, mamy jedno kolanko, drugie, kawał odcinka prostego, trzecie kolano, Retraflex, znowu bardzo długi odcinek. No i tutaj nam się wąż kończy, mamy zabezpieczenie systemu Retraflex, umożliwiające w przypadku zerwania węża jego wyciągnięcie od strony gniazda. Jest to bardzo ważny element, żeby zastosować taką mufę przewężającą. Jest ona dodawana do każdego gniazda samego Retraflex w zestawie, bo jeśli wąż by się nam urwał, a są takie przypadki, tak, po iluś tam latach eksploatacji, no to trafi nam w te zwykłe kolanka i może tutaj utkwić. Bardzo trudno go wtedy wyciągnąć. Praktycznie już jest wtedy po takim zabiegu do wyrzucenia, a tak to możemy go wystać od strony gniazda, zarobić końcówki na nowo i można go użytkować dalej. Tutaj zeszliśmy na dół w ściankę działową w kuchni, w bruzdę. No i zaraz pokażę Wam, gdzie ta instalacja dalej przebiega. W tym miejscu zeszliśmy z piętra. Instalacja ukryta w bruździe. U góry, zobaczcie, widać ślady po odwiercie. To taka
plama wokół ścianki. No od bardzo dawna już nie robimy żadnych przekłuć, stosujemy wiertnice. Dzięki temu nie naruszamy w żaden sposób stropu. Jeśli są jakieś pręty, no to po prostu korona bardzo łatwo przez nie przechodzi. Nie trzeba orcować wielkich dziur, wycinać, cudować z tymi prętami. No i tutaj instalacja schodzi w dół, skręca. I zobaczcie, tu nam się schodzi z instalacją dla węża 15-metrowego. Jak zwykle zabezpieczenie. Tutaj zobaczcie, musieliśmy opuścić instalację zakłuć w posadzce. Z tego względu, że będzie tutaj przechodziło koryto dla instalacji elektrycznej. No i to, co podkreślam często na swoich filmach, bardzo ważna koordynacja prac wszystkich z innymi branżami na budowie. Musicie o tym pamiętać. Ja zawsze z chęcią spotkam się z elektrykiem, z hydraulikiem, z chłopakami od rekuperacji, żeby uzgodnić przebiegi instalacji, żeby jeden drugiemu później nie przeszkadzał. Dobra, o kuchni już było. Tutaj po drodze mamy jakieś pomieszczenie. Spiżarnia chyba, nieistotne. Natomiast tutaj zobaczcie, mamy wejście. Tu będzie wielka szafa. No i tutaj obok umieściliśmy kolejny wąż systemu Retraflex o długości również 12 metrów. Pierwotnie miał się znajdować w tym miejscu. Natomiast tutaj po prostu będą rozsuwane drzwi. Jedna część w lewo, druga w prawo i one będą zachodziły gdzieś tutaj na 1,20 m w tą stronę, więc przesunęliśmy gniazdo tutaj na skraj. No i tutaj też specyficzna sprawa. Można się zastanawiać, po co my daliśmy tutaj płytę gipsową, ponieważ wiemy, że na tynk przyjdzie tutaj jeszcze wykończenie, płyta meblowa, która ma około 18 mm grubości. Płyta gipsowa ma około 12, więc tak jakby gniazdo zrobi nam się na zero. Natomiast jeśli byśmy przykręcili to prosto na ścianę, to prawdopodobnie zabrakło nam by głębokości w szyldzie i trzeba by było to rzeźbić, skleić to z dwóch, to już słabo wygląda potem. No i teraz kolejna moja uwaga, właśnie, a raczej no, sposób pracy naszej. Zawsze pytamy, co będzie na ścianach. Warto, żebyście na etapie, już na tym wczesnym właśnie etapie instalacyjnym, wiedzieli, że tu będzie jakiś kamień, spiek, tak jak tutaj płyta, czy po prostu zwykły tynk, farba, tapeta i tym podobne. No i zobaczcie, tutaj leci ta instalacja. Głębimy te 12 metrów. Zabezpieczenie, trójnik 45 stopni i tutaj łączy nam się instalacja zbiegająca z piętra. O. Tutaj nam instalacja zbiega, czekajcie, uda nam się paluchem, tu z piętra, a tu mamy ten 15-metrowy wąż. Dobra, lecimy dalej. Jesteśmy w części komunikacyjnej. I zobaczcie, tam w oddali mamy kolejny wąż 12-metrowy. Instalacja przebiega wzdłuż korytarza. No i tutaj mamy kolejny trójnik 45 stopni przed zakończeniem instalacji dla węża. Kolejne zabezpieczenie i wszystko nam leci w kierunku garażu. Tak jak mówiłem, instalacja elektryczna będzie w korytach ukryta. I tutaj w tym miejscu również musieliśmy zakłuć się w posadzkę, bo nasze instalacje miały kolizję. Dobra, lecimy dalej. No i zobaczcie, tutaj mamy kolejne podejście.
dla gniazda Retroflex. Kolejna dwunastka, wąż, który będzie obsługiwał właśnie garaż. Gniazdo jest umiejscowione przy bramie wjazdowej. Umożliwi to odkurzenie auta na przykład na podjeździe, co jest dużo wygodniejsze niż gdzieś w środku, gdzie zawsze mamy brak światła. Ten garaż zawsze jest czymś zapchany. Oprócz aut stoi tu pełno gratów, więc trudno w jakikolwiek sposób odkurzyć sobie tutaj auto. Oprócz garażu będziemy mogli sobie odkurzyć jeszcze kotłownię. I zobaczcie, to jest instalacja biegnąca z domu. I tu mamy kolejny trójnik, który łączy główną magistralę z instalacją dla węża 12-metrowego w garażu. Podejście pod odkurzacz. Zobaczcie, jaki pęk przewodów. Zawsze prowadzimy oddzielne sterowanie dla każdego z węży, dla każdego gniazda Retroflex. No i powyżej mamy wyrzutnie. Mamy dwa przewierty, dwie wyrzutnie, ponieważ będzie tutaj zastosowany odkurzacz z dwoma silnikami, cyklowak HD7525. Jest to, ta instalacja jest dość rozległa, dlatego inwestor za naszą poradą zdecydował się na tak mocne urządzenie. Powyżej widzicie, jest rura wychodząca od rekuperacji i jest to wyrzutnia. Gdyby to była czerpnia, to nie moglibyśmy zrobić tutaj wyrzutu z odkurzacza, bo tak naprawdę pierwotnie odkurzacz miał być w tym miejscu, w tym rogu, ale tutaj u góry mamy właśnie czerpnię, więc podczas odkurzania po prostu czerpnia mogłaby zaciągać powietrze z wyrzutu odkurzacza, co nie jest po prostu wskazane. A w tym miejscu, a to miejsce jest w zupełności bezpieczne. No i dodatkowo odsunęliśmy się maksymalnie od części mieszkalnej. Cyklowak 7525. No już jest dość głośnym, mocnym, ale i dość głośnym urządzeniem. No i żeby zagwarantować ciszę w części mieszkalnej, lepsza lokalizacja to właśnie to miejsce. Dobra, słuchajcie, ja dzisiaj kończę. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o mojej pracy i Andrzeja. Działamy, jak dobrze wiecie, w duecie. A jeśli chcecie wykonać u siebie instalację systemu centralnego odkurzania, rekuperację, klimę, ogrzewanie, wodka, pompa ciepła, kocioł gazowy. Tak naprawdę świadczę wszystkie, wykonuję wszystkie instalacje techniczne w domach, oprócz elektryki, ale też mogę Wam świetnego elektryka polecić. Jeśli chcecie, żeby komplet instalacji wykonała dla Was jedna firma, chcecie uniknąć kłopotów po prostu wynikających z organizacją, pogodzeniem wszystkich instalacji, to zapraszam do kontaktu. Działam na terenie Warszawy i okolic. Dzisiaj jestem w Skierniewicach, więc też czasami zapuszczam się dalej. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w opisie pod filmem. A dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!